5 lat. Znaczy z przerwy właśnie. Przepraszam. Tak długo? Mhm. I dlaczego pani do tej pory nie dostała mieszkania? No właśnie, no, nie wiem, trudno mi powiedzieć już. Co jakiś tam czas biegam od urzędu do urzędu, piszemy pisma i wszystko jest zawsze właśnie odmownie. A jaką ma pani sytuację rodzinną, mieszkaniową? Mąż jest na rencie, jest chory, nie może w ogóle pracować. Mamy dwójkę małych dzieci, jedna ma 3 latka, drugi ma 6. Starszy syn ma problemy gratomotoryczne, ma problemy z koordynacją ruchów. Młodszym synem jestem na wychowawczym, ponieważ nie mogę go zostać pod opieką męża ze względu na jego chorobę. Gdzie mieszkacie? Mieszkam we lokalu, który należy do teścia. I teść nas chce z tego mieszkania właśnie wyrzucić. Mamy wyrok eksmisyjny w 2004 roku za to. I staram się cały czas właśnie mieszkać. To straszna nerwówka. Co mieszkać w teście? Znaczy też się wyprowadził, tylko że cały czas piszę ponaglenia, żeby jak najszybciej nas wyeksmisyjnego z tego lokalu. I co będzie, jak nas wyrzucą? Dostaniemy pewnie jakieś, nie wiem, socjalne na towary, wyjdą gdzieś się mieszczą baraki tam z domu. Nie chciałaby pani tam mieszkać z nie, dziećmi? Absolutnie. Nie, raz, że nie ma dojazdu, nie ma warunków. No, w ogóle nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, co to by było wtedy, no, ale myślę, że by doszło do tragedii. Będzie się pani odwoływać jeszcze od tej listy? Ma pani nadzieję, że jeszcze w tym roku cokolwiek uda się załatwić? Znaczy będę się odwoływać, ale myślę, że nie da rady, ponieważ w tamtym roku był też wywiad, umieścił z nami w gazecie wyborczej. Był zamieszczony właśnie artykuł, gdzie pani dyrektor na łamach gazety obiecywała, że jeszcze w tamtym roku powinniśmy dostać lokal. Nie stało się tak, więc miałam nadzieję, że może w tym roku otrzymamy. Jednak też jak czytałam listę, nie ma mojego nazwiska na liście. To ile lat trzeba się jeszcze starać, jak pani myśli? No na pewno jeszcze z 10 lat. Wytrzymacie tyle w takich nerwach? Nie, nie. Absolutnie nie.